Jak rozwinie się ta relacja? Niezależnie jaka jest Wasza relacja, czy długo już się znacie, czy krótko, czy nowa relacja, czy relacja tylko przyjaźń plus, czy relacja stały związek. Każdy z Was ma naturalnie inne konstelacje. Więc zapytajmy kart ogólnie dla kolektywu, czyli dla Was wszystkich, jak rozwinie się Wasza relacja. Witam serdecznie kochani słuchacze, kochani subskrybenci, kochani widzowie. Jeśli jesteście nowi, zasubskrybujcie koniecznie właśnie dzisiaj mój kanał z dzwoneczkiem u góry, a dostaniecie wszystkie powiadomienia codzienne o moich wróżbach na moim kanale od YouTube'a. YouTube będzie Wam przysyłał przed każdą moją premierką zawiadomienie i zaproszenie na filmik. Więc proszę, zasubskrybujcie, zostańcie tutaj subskrybentami mojego kanału. Oczywiście proszę Was również wszystkich o lajkowanie z kciuczkiem w górę. To pomaga rozwijać się mojemu kanałowi i poprawieniu algorytmów. Proszę również o komentarze. Komentujcie, komentujcie, komentujcie. Piszcie, którą talię kart wybraliście, którą grupę wybraliście i czy ta grupa była dla Was rzeczywiście spełnieniem, tak, tego, co się u Was dzieje, czyli czy rezonowała ta grupa z Wami, z Waszą sytuacją, z Waszą relacją. Napiszcie mi, jestem bardzo tego ciekawa, kochani. Czekam na Wasze komentarze. Oczywiście zapraszam Was również na wróżby indywidualne, jeśli macie jakieś problemy i gryziecie się z tym sami, borykacie się. Napiszcie mi e-maila. Mój adres e-mailowy znajdziecie w każdym moim filmiku, pod filmikiem, w komentarzach, na moim kanale. Napiszcie mi, a ja odpiszę Wam od razu, podam Wam opcję wróżb. Oczywiście cenę i warunki, jakie trzeba spełnić oraz później skontaktuję się z Wami na WhatsApp. Wy prześlecie mi zdjęcia, daty urodzenia i powróżę Wam osobiście. Zapraszam. Dobrze, kochani, po tym moim króciutkim wstępie zaczynamy wybór grupy. Pierwsza grupa to karty Lenormanda jak zwykle i obelisk cytrynowy. On jest taki żółtawy, nie wiem, czy to widać w kamerce. I druga grupa to karty Tarota i obelisk kwarcu górskiego. On jest biały, przezroczysty. Taki kryształowy, tak? Dobrze, więc wybierzcie sobie cytryn albo kryształ górski lub po prostu talię, którą lubicie. Oczywiście zapraszam również wszystkich zwolenników obu talii, by oglądali sobie cały filmik. Być może talie te dwie uzupełnią się jak zwykle. Talie Lenormanda i karty Tarota coś dopowiedzą, tak, do sytuacji. Też to się często zdarza. I zaczynamy od grupy pierwszej, czyli od kart Lenormanda. Jak rozwinie się ta relacja? Jak rozwinie się ta relacja? Na razie są chmury, widzę, czyli jakieś przelotne problemy. Kobieta, bardzo seksualna. Słońce. Pies. I pomosty. Czyli te pomosty już sugerują nam, kochani, że będziecie mieli kontakt i spotkania. I że będziecie chcieli
Oj, przepraszam, że będziecie chcieli tutaj się spotykać, mieć regularne kontakty, nie wiem, pisanie, spotkanie, że chcecie zaryzykować i chcecie mieć ze sobą regularny kontakt. Tutaj jeszcze jest ta sytuacja nieklarowna, niejasna, ale podobacie się tej waszej osobie ukochanej, ponieważ jesteście dla tej osoby bardzo atrakcyjne, powabne, kobiece, przepiękne. I tutaj jest duża, gorąca miłość, duże uczucia, bardzo duże pożądanie, namiętność, gorące, piękne emocje, tak? Sytuacja rozwinie się bardzo pozytywnie, karta Słońca, czyli szczęścia, pozytywności. I należy również zbudować tutaj na fundamencie przyjaźni, by sobie zaufać, by być lojalnym, wiernym. Tak jakby tutaj ta osoba wasza ukochana pokazuje się bardzo lojalna, wierna, przyjacielska, pełna zaufania. Chce, żebyście im jemu zaufali. Chce wam być pomocny. Chce po prostu być wierny, tak? To jest ważne. Także też fundament przyjaźni, tak? Byście się dobrze poznali, byście sobie uwierzyli, zawierzyli, zaufali. To są takie wartości, które ta osoba sobie ceni i ta relacja, no być może u niektórych z was, nie wszystkich, ale u niektórych rozwinie się ta relacja jako przyjaźń plus. Ponieważ mamy na pewno fundament przyjaźni, jak powiedziałam, ale mamy też tutaj bardzo dużą erotyczność. No i w karcie Słońca namiętność, pożądanie, bardzo gorące uczucia, więc też może się u niektórych z was tutaj w postaci przyjaźni plus, czyli przyjaźń plus seks, tak, rozwinąć ta relacja. Ale jeśli nie chcecie tylko na tym po prostu jakby poprzestać, albo nie wystarczy wam tylko taka przyjaźń plus, to rozwincie tutaj bardziej przyjaźń, by się dobrze poznać. I wtedy mogą rozwinąć się tutaj bardzo gorące uczucia, miłosne, tak, emocje. Ponieważ mamy tutaj bardzo pozytywny rozwój. Oczywiście poprzez to, że będzie też intymność wspaniała, namiętność, też może to się rozwinąć bardzo, bardzo pozytywnie. Także spotkanie tutaj widzę, rozjaśnienie się tych nieklarowności czy jakichś problemów, tak? To się wszystko wyjaśni i pozytywny rozwój spraw. Dziękuję grupie pierwszej i zapraszam serdecznie grupę drugą, czyli karty Tarota. Karty Tarota, kryształ górski. I to samo pytanie do kart. Jak rozwinie się ta relacja? Mi się karty już odwracały. Dobrze. Więc tak, radość, szczęście, czwórka, czyli stabilność, stabilizacja. Czwórka w numerologii oznacza również szukanie stabilnego związku, gdzie będzie radość. Tutaj widzicie, radujemy się i cieszymy oboje szczęśliwi, tak? To mówi o otwarciu się na siebie, o tym, że możecie się cieszyć tą, nie wiem, sobą, tak, nawzajem, że robicie krok do siebie, że harmonijnie, przyjaźnie jest tutaj w tej relacji. No i zobaczmy, kochani,
co pokazują dalsze karty. As buław, cesarzowa, królowa monet. Wow, dwie mamy tutaj bardzo silne kobiety i trzy buławy. Czyli być może są jeszcze dwie kobiety tutaj u tej osoby ukochanej, tak? Być może jest matka jego dziecka, jakaś matka tutaj, z którą on ma potomstwo. I być może jest jakaś nowa, silna kobieta, królowa monet, która jest tutaj bardzo potencjalnie dobrą partnerką, tak? Na stałą, stabilną, rzetelną, długotrwałą relację. Także są tu dwie kobiety i as buław mówi o szansie na zmiany, szansie na nowe, tak? I by ukierunkować właściwie swoje wszelkie działania. Szansa na rozwój, szansa na znowu odnowienie się, na rozrost, tak? Na rozrost nowej relacji. Szansa, by razem po prostu coś tutaj zacząć i by coś rozwinąć, by coś tutaj rzeczywiście dobrego z tego wynikło. Też karta odwagi, aktywności, karta działania, tak? Z tym, że mamy tutaj te dwie kobiety, co jest bardzo właśnie istotne, ponieważ jest tutaj potwierdzenie trójkąt buław, że jeszcze ta osoba jakby, nie wiem, albo w trójkącie była, albo jeszcze zajęta, tak, poprzez inne sprawy, inną kobietę, dzieci i tutaj podjęła decyzję już, jak zacząć działać, gdzie, dokąd, jak ukierunkować swoje działania i chce wyruszyć w drogę, w nowy horyzont, chce podjąć to ryzyko, tak? Ta karta trzech buław mówi o pozytywnym działaniu i pozytywnym rozwoju spraw i podjęciu właśnie dobrej decyzji i zmierzaniu do rozwoju tutaj, tak? Do pójścia właśnie w konsekwencji w realizację tej decyzji. I tutaj ta osoba, która chce już, tak, iść w nowe, chce już zrobić krok, czyli aktywnym być, ta osoba patrzy, zastanawia się, jak to będzie, co to będzie, czy wszystko będzie dobrze i chce tutaj wierzyć, że to będzie dobre, tak, że to będzie dobry rozwój, że to będzie dobry krok, że to przyniesie sukces, że to będzie coś pozytywnego. Czyli ta osoba jakby tej patrzy i myśli, że są dobre, bardzo dobre warunki, by to wszystko dobrze tutaj poprowadzić i rozwinąć. Także wybór pomiędzy tymi dwoma kobietami, ale królowa monet, czyli tak postrzega Was tutaj ta Wasza osoba ukochana, to na pewno pozytywny wizerunek, tak? Kobiety bardzo zaradnej, przedsiębiorczej, oszczędnej, pięknej, żyjącej w zgodzie z sobą i naturą i otoczeniem. Także w tym kierunku chce ta osoba podążać. Niemniej jednak tu jest jeszcze jakaś inna kobieta, jak powiedziałam, matka dziecka, która też egzystuje. Ale tak jak odkrywam tutaj dalsze karty, kochani, to stabilność, radość, szczęśliwa rodzina, szczęśliwa miłość, emocje i kochankowie. Także wszystko dobrze, pięknie wręcz się rozwinie, same piękne, pozytywne, pełne optymizmu karty. Dziękuję serdecznie drugiej grupie. Dziękuję wszystkim słuchaczom. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. I zapraszam Was na wróżby indywidualne. Do zobaczenia już wkrótce.